Cześć, jestem Stella, jestem studentką pierwszego roku AWF-u. Dodatkowo jestem tancerką i instruktorem stretchingu. Dzisiaj poprowadzę dla Was trening początkujący z przygotowania do szpagatu francuskiego. Rozgrzanie zawsze zaczynamy od rozgrzania całego ciała, a więc ręce można sobie położyć na biodra i głowa wędruje mocno do przodu i mocno do tyłu. Staramy się, żeby ramiona były opuszczone w dół, a brzuch aktywny, czyli spięty. Teraz na boki możemy sobie opuścić ręce i ciągniemy do jednego ramienia, drugie ciągnie przeciwne, wtedy ciągnie w dół. I na zmianę. Tak, żeby rzeczywiście poczuć, że nam tutaj ten bok szyi się rozciąga. Ok, i za siebie. Ok, zaczynamy krążenia ramion. Z całej siły mocno do tyłu. Brzuch cały czas pozostaje aktywny, spięty, pośladki również, czyli nie wpychamy się na twerki. Obszerny ruch ramion i do przodu. Ok, kładziemy sobie ręce na biodra i próbujemy z całej siły wypchnąć gardło do przodu i schować się jak najbardziej. Do przodu i się schować. Raz, dwa. Raz, dwa. Ok, stajemy sobie trochę szerzej. Nieco szerzej można na szerokość bioder, bo rozruszamy je sobie, także ręce jak Wam wygodniej, mogą być wzdłuż ciała, mogą być na biodrach. I teraz mocno podbijamy miednicę i do tyłu, do przodu, do tyłu. I zawsze jak robicie te podstawowe ćwiczenia, staracie się je wykonać w jak największym zakresie. Czyli nie delikatnie troszeczkę tutaj podwinąć miednicę, tylko najmocniej jak potrafimy. I do boku. Ok, i krążenia. Stoimy sobie na nogach. Góra próbuje zostać stabilna i same biodra w jedną stronę. W drugą stronę. Ok, łączymy nogi. Robimy teraz skłon do prostych nóg, co jest ważne. Nasze plecy są proste, czyli nie próbujemy sięgnąć do nóg, byle tylko do nich dotknąć, tylko próbujemy jakby nasz pępek przykleić do ud. Nasze plecy wydłużają się, tak jakby nas ktoś za kitkę ciągnął w dal. I jeśli to będzie tu, to wystarczy. Jeśli to będzie tu, to też. Jeśli to będzie tu, to super, lecimy dalej. Jeśli ktoś ma duży problem, żeby zachować proste plecy, może podłożyć sobie właśnie kostkę, czy w domu książkę, obojętnie, to nie musi być od razu profesjonalny sprzęt. Wchodzimy sobie do skłonu i próbujemy teraz w tej pozycji znowu podwinąć miednicę i opuścić ją w dół. Tak jakbyśmy trochę robiły koci grzbiet. Do przodu.
Okej, okay, rozluźniamy. Czy uda poczuły? Dobrze, możemy sobie wstrząsnąć nogi, bo przechodzimy do wzmacniania. Stajemy sobie na dwóch nogach, ręce na biodra. Zaczynamy prawą nogą ugiętą przed siebie. I prostujemy ją. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Cały czas napięta mocno noga. Siedem. Staramy się jej nie opuszczać. I przy ósmym trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Opuszczamy. Można wstrząsnąć, jeśli się spięła. I to samo na drugą nogę. Stajemy sobie stabilnie. Staramy się przypilnować bioder, żeby nam się nie wykrzywiały podczas tego ćwiczenia. Podnosimy nogę, spinamy pośladek i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu moja zepsuta, sześć, siedem, osiem, trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, opuszczamy. Czy pośladki się trochę obudziły? Myślę, że tak, moje poczuły. Teraz jeszcze podobne ćwiczenie. Podnosimy sobie jeszcze raz nogę, ale teraz ją tylko próbujemy otworzyć maksymalnie do boku, nie wypychając przy tym pośladków, czyli cały czas miednica jest podwinięta, brzuch mocno spięty i próbujemy otworzyć 8 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Noga, stopa jak najbliżej kolana. Pięć, sześć, siedem, osiem. Puszczamy, zmieniamy nogę i to samo na drugą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Kładziemy się na boku, na prawy. Otwieramy się na przedramionach. Pilnujemy, żeby nasz bok nie spadał nam do ziemi. On ma być mocno napięty. Sprawdzamy, czy nasze barki, pośladki i pięty są w równej linii. Uginamy je. Jeśli tak, to próbujemy nogę, która jest u góry, maksymalnie otworzyć, napinając pośladek. I tak do 8. 2, 3, 4, 5, 6. Pilnujemy boku. 7, 8. Teraz nasze kolano przykleja się do kolana, które leży na ziemi i próbujemy podnieść samą stopę. Raz, dwa, pamiętając o tym, żeby przytrzymać bok. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, przechodzimy na drugą stronę. I tak samo, sprawdzamy, czy nasz bok jest napięty, czy wszystko jest w jednej linii i lecimy z otwieraniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W drugą stronę przyklejamy kolano do kolana, poprawiamy bok i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Przechodzimy sobie teraz do wypadu. Prawa noga jest z przodu ugięta, lewa będzie opierała się na palcach. I teraz pilnujemy tego, żeby kolano nie wychodziło przed stopę, żeby tylna noga była prosta, czyli ona nam nie zwisa takim luźnym, zmęczonym kolankiem, tylko jest napięta. Naszym ciałem próbujemy zrobić coś takiego, że tak jakby ktoś nas zapięte ciągnął w jedną stronę, a za głowę w drugą, czyli wydłużyć maksymalnie linię ciała i trzymamy sobie tak chwilę. Opieramy się na dwóch rękach, można sobie położyć ręce między nogą,
obok stopy. I teraz na ośmiu będziemy odkładać kolano i prostować je, ale z naszym ciałem u góry nic się nie dzieje, ok? Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trzymamy jeszcze chwilę napiętą nogę. Maksymalnie próbujemy wzdłużyć nasze ciało. I teraz odkładamy kolano, stopę kładziemy w kłęb i próbujemy oprzeć nasze ręce na kolanach. I teraz nie odciągamy nogi do boku. Próbujemy zrobić tak, żeby nasze biodra patrzyły w jednym kierunku i maksymalnie przykleić biodro nogi, która jest ugięta, do uda z przodu. Powinnyście poczuć tutaj rozciąganie zginaczy, może trochę zahacza o czwórkę. Jeśli nie, to musicie się wyprostować i jeszcze bardziej wcisnąć, tak? Tylna noga stara się być jak najbardziej wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Teraz podciągamy sobie troszeczkę nogę z przodu, tak żeby tworzyła kąt prosty. I do ośmiu będziemy z całej siły napinać pośladek tak mocno, żeby poczuć właśnie tę samą część z przodu uda. Ok? Jak natniemy pośladek, podwiniemy miednicę. Będziemy pilnować, żeby nasze biodra się nie odkręcały, to poczujemy rozciąganie. Nasze ciało próbuje się jak najbardziej wydłużyć w górę. Jesteśmy proste, klatka jest otwarta i trzymamy. Raz, dwa, trzy. Im mocniej zepniecie, tym bardziej będzie czuć rozciąganie. Pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, teraz prostujemy tą nogę, która jest z przodu. Opieramy się w miarę możliwości na rękach. I teraz znowu waszą misją jest nie tyle pocałować kolano, a wydłużyć maksymalnie nasze plecy. Stopa zadarta, żeby czuć, jak rozciąga się też pod kolanem tutaj obszar. I teraz tak. Trzymamy mocno, mocno na wyprostowanych plecach. Nie przesiadamy na nodze, tak? Czyli mamy kąt prosty z tyłu i pochylamy się do nogi. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy luźno. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Wyciągamy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Teraz siadamy sobie w tak zwanym półszpagacie, czyli w zależności od tego, jak jesteśmy rozciągnięci, noga z przodu jest ugięta. Staramy się usiąść na pośladku nogi ugiętej. Co ważne, nie odkręcamy się tu, bo każdy z nas usiądzie wtedy w takiej pozycji, tylko próbujemy znowu nasze biodra skierować w jedną stronę. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ robiąc poprawnie szpagat, nigdy nie robimy go w ten sposób, na wykręconej tylnej nodze. Zawsze kolano jest wbite w ziemię. I prostujemy się maksymalnie, próbując pośladek przybliżyć do ziemi. Teraz, żeby było milej, możemy sobie zejść stóp na przedramiona, albo w ogóle się położyć i tak samo trzymać plecy proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Unosimy się znowu na ręce i teraz przeciwną ręką do tylnej nogi próbujemy sobie złapać i przyciągnąć tutaj od zewnętrznej strony stopy nogę z tyłu. Teraz możemy dać sobie też opór, czyli próbujemy
przesuwamy na drugą nogę. Czyli zaczynamy od wypadu. Tym razem lewa noga jest z przodu, prawa jest prosta z tyłu na zadartych palcach. I próbujemy maksymalnie wydłużyć pozycję. Pięta ciągnie w tył, nogi z tyłu, plecy jak najdłuższe. I zaczynamy odkładać 8 razy kolano i je unosić. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Zawsze próbujemy wrócić do maksymalnego wyprostu. Sześć, siedem, osiem. Trzymamy. Jeśli czujemy, że coś nas tutaj mocniej trzyma, czy że gdzieś chcielibyśmy poczuć ulgę, można sobie delikatnie, bardzo delikatnie pobalansować przód, tył, albo zrobić małe kółeczka. Mi to często pomaga, żeby w ten szpadach przed treningiem wjechać. Ok, odkładamy sobie nogę, odkładamy palce i próbujemy jeszcze bardziej pogłębić pozycję. Opieramy teraz ręce na przedniej nodze. Nadal pilnujemy, żeby kolano nie wychodziło przed stopę. Naszym celem jest wcisnąć tym razem lewe biodro w lewe udo. Jeśli nie czujemy, napinamy też pośladki. Od razu poczujecie, jak rozciągają się spinacze i przód udo. Ok. Teraz cofamy sobie nieco nogę z przodu i maksymalnie napinamy pośladek, prostując się w górę. Ok. Prostujemy nogę z przodu i robimy teraz do niej skłon. Palce są zadarte. Znajdujemy moment, w którym czujemy, że nasze plecy są proste, że nie przysiadamy na nodze z tyłu. I podobnie jak przy pierwszej nodze, wyciągamy się maksymalnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy luźno. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtarzamy to samo, co w pierwszej nodze, więc siadamy sobie w pół szpagacie. Pamiętamy o tym, by nie odkręcać bioder, tylko spróbować je maksymalnie wkręcić, żeby były prosto patrzyły w kierunku naszej przedniej nogi. Zostajemy chwilę w tej pozycji. I żeby było miło i przyjemnie, schodzimy sobie na przedramiona lub w ogóle możemy się położyć. Ok, unosimy się znowu i podobnie jak przy pierwszej nodze, próbujemy złapać nogę z tyłu. Przeciwna ręka do nogi, zgadza się. I teraz próbujemy maksymalnie jakby pociągnąć nogą rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Puszczamy, sprawdzamy, czy noga odpuściła. I jeszcze raz napinamy. I odpuszczamy, przyciągamy jeszcze mocniej. I ostatni raz napinamy. I puszczamy. Ok. Teraz ostatnie ćwiczenie przed naszą próbą szpagatu. To jeszcze takie szybkie rozruszenie stawów. Mi na przykład osobiście to bardzo.
bardzo pomaga, szczególnie kiedy jest cięższy dzień i gdzieś tam te szpagaty nie do końca chcą siedzieć tak jak zwykle. Wchodzimy sobie jeszcze raz po prostu do pozycji podobnej do wypadu. Opieramy się rękami o ziemię, każdy na tyle, na ile może. I teraz po prostu chcemy sobie troszeczkę rozwijać biodra, czyli tak jak wchodziłyśmy do tej pozycji ze skłonu. To jest nasze raz, a dwa wypad. Jedno co, pilnujemy znowu, żeby kolano nie poszło nad stopę. I lecimy tak kilka razy. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I teraz uwaga. Teraz znaczy czas, żeby spróbować usiąść w naszym szpagacie. Po co nam były kostki? Po to, żeby sobie ułatwić życie, a nie utrudnić. Jak zaczynać wjeżdżanie do szpagatu? Wbrew pozorom nie jest to aż tak łatwa sprawa lub oczywista, bo wiele ludzi chwali się swoimi szpagatami na wykręconych biodrach i zupełnie nie tak, jak powinno to wyglądać. Możemy sobie wziąć kostkę lub książkę, obojętnie co mamy pod ręką. Zadzieramy tylną stopę na palce i przed nią próbujemy wyjechać. Jeśli mamy dwie kostki, chwytamy sobie dwie kostki z boku i teraz tak. Nasze plecy są proste, nigdy nie pochylamy się, tutaj nie garbimy. I na tyle, na ile ta zadarta noga nam pozwala i kostki, czy one będą tak, czy one będą tak, czy finalnie będą to ręce, próbujemy sobie pomału zjechać do pozycji. Ta noga z tyłu sprawia, że noga z przodu i że nie wykręcamy bioder, że trzymamy prawidłową pozycję, więc nie schodzimy z palców z tyłu. Prostujemy sylwetkę, ciężar ciała, jeśli jest ciężko, właśnie po to mamy kostki, żeby oprzeć się na nim. Jeśli czujemy, że już nie są nam potrzebne te kostki, to je odkładamy. Co jest ważne, unikamy siadania na pośladku. To nie jest szpagat. Jeśli zobaczycie coś takiego, to wiecie, że ktoś idzie na łatwiznę. Szpagat jest na zamkniętych biodrach, patrzą w kierunku, w którym patrzy przednia noga. Co ważne, mięśnie są też napięte w tej pozycji. Nie siedzimy sobie na klatku, bo dzięki temu nasze mięśnie pamiętają i potem nie boją się wchodzić w tę pozycję. Okej. To samo oczywiście analogicznie powtarzamy na drugą nogę. Nie wiem, czy tu jeszcze chętnie zostali, ale... Okej, czyli znowu zadzieramy stopę z tyłu, wystawiamy drugą nogę. I na zamkniętych biodrach znowu próbujemy się rozjechać. Pomagamy sobie kostkami, po to one tutaj są. Jeśli czujemy, że ich nie potrzebujemy, to się da. Okej, i powoli się zbliżamy. Możemy sobie usiąść jeszcze tutaj do pozycji dziecka. Wyciągnąć trochę plecy. O, wiedziałam, że Wam się spodoba. Tutaj można się poprzeciągać, powyciągać trochę wargi. I pomału wstajemy. Można sobie wstrząsnąć jeszcze nogi, jeśli tam się gdzieś coś spięło przy szpagatach. I dziękuję, to by było na tyle.